Dobrze, bierzemy się za kompresora. Plan był taki, żeby dać dwa stożki tam na oryginalnym łączeniu, ale że od przepustnicy kompresora nie bardzo mam jak się podpiąć, musiałbym spawać, więc dam tam po prostu wkładkę Simota albo KNA do oryginalnego boksa. Jest jeszcze do zrobienia przepływka. Przepływka podobno trzeba przenieść, ona jest, żebyście widzieli, bliżej kompresora, ale tym się zajmę później. Natomiast co jeszcze zauważyłem, że auto ma na pewno mniej mocy niż te 193 deklarowane seryjnie i zauważyłem, że tu od przepustnicy są upierdolone kable, co może nam robić taki efekt. Najpierw to podłączymy, potem zmienimy wkładkę i co? Bierzemy się za kółeczko pasowe, stoczone na 70 mm. Tutaj krótszy paseczek, pompa paliwa gdzieś pewnie z dołu pod autem i będziemy działać. Oczywiście najpierw hamownia. Zobaczymy, w jakim stanie jest filtr w ogóle. Wygląda ok. Trzeba go zmierzyć i dobrać wkładkę. Muszę wyciągnąć tą wtyczkę od sterowania przepustnicą. Tak jest w chujowym miejscu urwane. Tak to bym sobie to na krótko po prostu skręcił. A tak trzeba całą wtyczkę kurwa rozbierać. Wkładka tylko KNA. Simo to nie robi. No i to by się zgadzało, bo kurde, tak jak mówiłem, coś mi się wydaje, że mu brakuje mocy. No jeżeli tam jest sterowanie przepustnicą i ona się nie do końca otwiera przez to, że jest tam ten kabelek urwany, no to mamy winnego, więc jadę do Rafała zrobić, niech mi to otworzy, tą wtyczkę zlutuje albo da jakąś inną. No i wtedy możemy się brać dopiero za hamownię, bo będziemy mieli wykluczone coś, co mogło go boleć. Ewentualnie kad jest zapchany, no ale wiadomo, kata się wyrzuca i trzeba dać sportowego, wiadomo, nie? No, działamy. Jeszcze mnie to denerwuje ten zderzak przedni, bo kurde, jest tak nisko, że on już jest tak poobdzierany. Już tam się jeden zatrzask nawet wyłamał, więc chyba wezmę jakiegoś klasycznego albo z AMG, a tego, bo, chociaż to też jest z AMG, tylko to jest jakiś kurwa dziwny w ogóle. Niby oryginał, ktoś mi to tam sprawdzał, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mega wytrzymałe, więc damy inny, na pewno damy inny. I te koła, ja wiem, że on ładnie wygląda na tych 19, ale to jest dramat, to jest naprawdę dramat. Raz, że to odbiera z przyspieszenia, a dwa, no niestety w naszej Polsce są takie drogi, że to się kurwa nie nadaje. No. Dobrze, drutujemy, tuningujemy dalej. Na razie to zalutował na szybko, tak? Będzie trzeba rozbierać tą wtyczkę, ale jest zalutowane. I powiem wam, pierwszy raz od czasu, kiedy kupiłem tego Mercedesa, on w końcu zapierdala. Jakby dostał z 50 koni więcej nagle, przez zalutowanie jednego kabelka. Zainteresowałem się wlotem powietrza do lotu, tylko do tego, no do skrzynki. I jest on dokładnie za tym plastikiem, czyli jest zasłonięty. Tak jakby w ogóle nie ciągnął powietrza, więc znowu trzeba poprawiać po fabryce, wypierdolić ten plastik i zrobić z niego mężczyznę. No, uratowałem go. Wlatuje już sobie powietrze normalnie. Swoją drogą, kto wymyślił, żeby wlot zimnego powietrza do lotu zasłaniać? On był zabudowany, a tutaj wychodził wlot. On był zasłonięty całkowicie, nie dostawało z żadnego powietrza z zewnątrz. Kto to wymyślił? Pewnie jakiś naćpany Niemiec siedział i mówi, a chuj, zrobię im na złość. Możecie sobie zobaczyć teraz porównanie, pokażę wam to kółeczko. Kółeczko zamawiałem z OLX-a. Jest tam jeden gość, który robi właśnie te pływające, a nie na sztywno. Taka jest wielkość normalnego, 94, a tu jest 70. To kurwa, nie wiem, jak wam tego pokazać. Może jak go wyciągnę, to wam pokażę, jaka jest różnica. Oczywiście ja to wszystko z tym autem mam zamiar zrobić, o kurwa, sam. Nie będę tutaj nikogo brał do pomocy, jedynie Marka, żeby mi go schamował, no i kogoś do wystrojenia. Paseczek, tu jest 6PK z 1330, a ja mam 6PK z 1318 na to mniejsze kółko. I świece irydowe, muszę tylko zaraz wziąć szczelinomierz i sprawdzić, ile mają. Najlepiej jest podobno je zbić na 60 mm. No i od razu pompa paliwa nowa. Tylko muszę znaleźć, gdzie ona jest, pewnie gdzieś z tyłu, pod siedzeniem. Zobaczymy. Dobra, działamy dalej.
Irytuje mnie tutaj ten wlot powietrza. Kurwa, takie małe. Najchętniej bym go przerobił. A nie dość, że jest mały, to jeszcze był zasłonięty grillem, nie? Coś bym tu zrobił. To jest za małe. Coś by tu trzeba było podłubać. Dobra, świecę zbiłem na 60. Zła ostrość. O. Wszystko przygotowane mam już w sumie, więc teraz tylko czekać, aż Marek znajdzie chwilę, żeby jechać go schamować. Zobaczyć, ile mu uciekło koniów. I potem co? Wkładamy świecę, pasek, kółeczko, nowa pompa. Zobaczymy, ile bez strojenia dostanie mocy i co miałem? Aha, interkuler wydajniejszy, ale jeszcze go nie mam, więc... Chciałem wam coś jeszcze ponagrywać, ale kurwa, no hamować go będziemy dopiero jutro około godziny 12, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, no i wtedy będziemy też działać, więc na dzisiaj tyle. Ja się zdrzemnę po weekendzie, bo mi się przedłużył o jeden dzień weekend, więc drzemka, trening, a my się widzimy jutro na pomiarach wstępnych, na zakładaniu części. No i potem następny odcinek już z hamowania po modyfikacjach, a następny już z hamowania po większym interkulerze i po strojeniu. Narka.